Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Prywatnie interesuję się psychologią i rozwojem osobistym i zdecydowałem się wrzucać trochę więcej materiałów z tej tematyki do siebie na kanał. I pierwszą rzeczą, od jakiej chciałbym dzisiaj zacząć, jest ADHD. Wiem, że dość spora ilość osób boryka się z tym problemem w swojej codzienności i ja sam miałem styczność z takimi osobami w czasie swojej pracy, dlatego myślę, że jest to temat dość istotny do poruszenia, po to, aby zarówno osoby, które gdzieś w jakiś sposób doświadczają tego, a nie do końca mają świadomość, że taki problem istnieje, lub też osoby z ich otoczenia, jeśli mam na myśli rodzinę, przyjaciół, nauczycieli itd. Chciałbym, aby te wszystkie osoby lepiej rozumiały problem, bardziej były świadome tego problemu i aby były w stanie pomóc w późniejszym etapie osobie, która z tym problemem się boryka. I teraz, czym jest ADHD? Jeśli chodzi o samo rozwinięcie tego skrótu, to jest to Attention Deficit Hyperactivity Disorder i w tłumaczeniu na język polski jest to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi lub inaczej zwany zespołem hiperkinetycznym. I statystyki są różne, jeśli chodzi o to, jak wiele osób miewa ten problem. Ja przyjąłem tutaj takie mniej korzystne, które mówią, że od 5 do 10% dzieci w wieku szkolnym boryka się z tym problemem. I ADHD daje o sobie znać już w bardzo wczesnym wieku, nawet niemowlęcym lub w czasie ciąży, kiedy to dziecko trochę bardziej lub trochę częściej kopią mu się w brzuszek. I jakie są trzy główne objawy ADHD, bez których w ogóle nie można mówić, że ADHD istnieje? Otóż pierwszą z nich jest w zasadzie trudności w zakresie koncentracji uwagi. Kolejna rzecz to nadruchliwość i trzecia to impulsywność. I teraz jeśli mamy te trzy rzeczy razem występujące, to mówimy o ADHD. Ale dlaczego rozpoznanie ADHD jest trudne? Po pierwsze dlatego, że wiele z tych objawów, które wcześniej wymieniłem, występuje także w innych zaburzeniach psychicznych. Po drugie, często jest też tak, że gdy dziecko z racji swojego wieku, z racji tego, że jest energiczne, po prostu bardzo lubi się ruszać, bardzo chce być na przykład centrum uwagi, jest powiedzmy bardzo ekstrawertyczne. My przypisujemy takiej osobie łatkę osoby z ADHD. A otóż nie do końca tak jest, ponieważ tak jak sami się widzieliście, potrzeba trochę jeszcze innych cech, oprócz tej naszej nadruchliwości, aby można było stwierdzić, że taka młoda osoba, czy tudzież może być starsza oczywiście, ma jakikolwiek tego typu problem. Teraz jeśli chodzi o samą diagnozę, no to jest ona trudna także z tego względu, że mamy przede wszystkim dwie klasyfikacje, na których się możemy oprzeć. I tak jak tutaj widzicie, pierwszą z nich jest klasyfikacja zaburzeń psychicznych według Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kolejną jest Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych Światowej Organizacji Zdrowia. I w pierwszej mamy do czynienia z ADHD, a w drugiej mamy do czynienia z zespołem hiperkinetycznym, ponieważ właśnie w tych dwóch różnych klasyfikacjach te rzeczy są określane inną terminologią. Przy czym zespół hiperkinetyczny uwzględnia tylko i wyłącznie wszystkie te trzy rzeczy występujące razem. Natomiast jeśli mówimy o ADHD, to mogą też występować niektóre z tych wskazanych cech bez trzeciej cechy. Czyli na przykład ktoś może być impulsywny, nadruchliwy, ale niekoniecznie musi mieć deficyty uwagi. Może być nadruchliwy, mieć deficyty uwagi, ale niekoniecznie musi być impulsywny. I teraz jeśli chodzi właśnie o diagnozę, wszystko zależy od tego, na której klasyfikacji się opieramy. Ale jeśli oprzemy się na tej dotyczącej ADHD, to pierwszy typ, jaki możemy wyznaczyć, to właśnie ten typ główny, czyli inaczej w tej drugiej klasyfikacji zwany też zespołem hiperkinetycznym. I to ilość osób chorujących na ten typ wynosi od 50 do 75% wszystkich osób, które borykają się właśnie z tego typu problemami. Kolejny typ to typ z przewagą nadruchliwości i impulsywności, wynosi on poniżej 15%. No i trzeci typ to typ z przewagą deficytów uwagi i tu jest około od 20 do 30%. Inaczej jest też zwanym ADD, ponieważ tak jak tutaj widzicie, nie ma tej nadruchliwości. Ale o tym jeszcze trochę więcej się powiem, więc lecimy do przodu. Najczęstsze problemy dziecka w szkole. Teraz pierwsza rzecz, no to oczywiście nadaktywność. Takie dziecko chce być cały czas w ruchu. Wierci się, rusza, nie potrafi usiedzieć.
Jest gadatliwe, często przerywa wypowiedzi innych osób, innych nauczycieli, kolegów, koleżanek itd., itd. Manipuluje przedmiotami. No, wielu z nas lubi generalnie się czymś pobawić, mieć coś w ręku, a natomiast taka osoba wręcz tego potrzebuje, żeby w jakiś sposób spożytkować swoją energię. Potrafi chodzić często po klasie, stara się na przykład ścierać tablice, wychodzi często do toalety, a przynajmniej prosi o taką możliwość itd., itd. Tutaj mamy kolejną rzecz, jest to reagowanie na każdy dźwięk i bodziec i moim zdaniem jest to coś, co sprawia, że to jest wręcz straszne, ponieważ takie dziecko ma problem, żeby skupić się na jednej rzeczy. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, że trwa lekcja, wy siedzicie w klasie, nauczyciel lub nauczycielka coś mówi, wy próbujecie, naprawdę próbujecie skupić się na tym, co jest mówione, ale gdzieś z boku ktoś szura krzesłem, ktoś sobie coś tam szepcze i rozmawia. Za oknem pojechał samochód, na korytarzu coś tam stuknęło, puknęło. Jeszcze tyle rzeczy w ogóle nieruchomych gdzieś leży, które mogą rozpraszać waszą uwagę. I teraz w momencie, kiedy jest tyle tych takich właśnie czynników zewnętrznych, normalna osoba jest mniej więcej, znaczy normalna to źle to zabrzmiało, osoba, która się nie boryka z tym problemem, to chciałem powiedzieć, nie będzie miała większego raczej problemu na skoncentrowanie się na jednej rzeczy. Może być rozproszona i tak dalej, ale generalnie raczej będzie w stanie to zrobić. A dla osoby borykającej się właśnie z ADHD problemem będzie wybranie tak jakby rzeczy nadrzędnej, czyli tej jednej głównej. Nawet jeśli ją wybierze, to ciężko będzie właśnie utrzymać koncentrację na tej jednej rzeczy na dłużej niż kilka minut. I to jest moim zdaniem coś bardzo trudnego i no wręcz strasznego, tak? No, ciężko mi sobie wyobrazić, jak potworne to musi być życie w takich warunkach. Sumienny zapał. No, to myślę, jedno wynika z drugiego, no bo jeśli my próbujemy, mimo tego, że próbujemy gdzieś tam skupić się na inne rzeczy, a dalej nam z jakichś względów nie wychodzi, no to w końcu się zniechęcamy. To jest dość naturalna reakcja. Dążenie do bycia w centrum uwagi. No, często jest tak, że takie osoby mimo tego, że i tak generalnie są raczej zauważane ze względu na swoją ruchliwość, starają się być w centrum uwagi po to, żeby zdobyć akceptację rówieśników. Bo jeśli nam się ciągle coś z jakiegoś powodu nie udaje, no to chociaż zwróćmy w jakiś nie do końca pozytywny sposób na siebie uwagę. Kolejna rzecz to nieprzestrzeganie reguł i zasad, no to właśnie to, co mówiłem poniekąd przed chwilą, czyli zwracanie na siebie uwagi w negatywny sposób w ramach tego, aby inni nas zauważyli. I przewidywanie konsekwencji swoich działań. No jeśli powiedzmy ktoś na przykład borykający się z taką chorobą pójdzie gdzieś komuś wbić na przykład ołówek w plecy, popchnie kogoś i zrobi coś generalnie za namową na przykład kolegów lub koleżanek, tylko po to, żeby im się pokazać, no to siłą rzeczy raczej nie do końca myśli o tym, co może się stać później, czyli o konsekwencjach tej sytuacji. Nieumiejętność radzenia sobie z porażką to jest generalnie myślę cecha ogółem dzieci, które próbują się nauczyć nowych rzeczy, coś im nie wychodzi. Często ciężko jest im się pogodzić właśnie z tym, że coś nie wyszło, ale taka osoba będzie miała jeszcze większe kłopoty, jeśli o to chodzi. No i bycie klasowym klanem lub kozłem ofiarnym, tak jak powiedziałem, takie osoby będą chciały zwrócić na siebie uwagę w negatywny często sposób, dlatego albo będą na przykład się popisywały za namową kolegów lub koleżanek, lub często będzie im się coś przydarzało, ciągle coś będzie im nie wychodziło tak często, że aż przypisze im się taką łatkę, że im nic ciągle nie, nic nie wychodzi, więc przyjmiemy, że to jest taki nasz kozioł ofiarny, jak się coś zepsuło, to na pewno to jego wina. Jak wygląda ADHD u dziewczynek? Otóż tu sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ dziewczynki mogą mieć te wszystkie trzy cechy występujące razem, ale bardzo często jest tak, że brakuje im na przykład nadruchliwości. I u nich wygląda to wówczas w ten sposób, że one na przykład siedząc na lekcji, siedzą i podpierają głowę na ręce, rękach i patrzą powiedzmy za okno, w ścianę, gdzieś tam w tablicę niby, ale tak jakby była ona w dystansie i generalnie są zamyślone.
i przypisuje im się właśnie takie łatki takich marzycielek, błąkających w obłokach. Często się uważa, że one są mniej zdolne z tego względu, a tak nie do końca jest, bo one naprawdę potrafią być nawet zdolniejsze niż ich rówieśnicy lub rówieśniczki, ale po prostu mogą mieć problem z koncentracją i no nie do końca będą tego świadome, nie do końca będą wiedziały, z czego to wynika, a da się nad tym oczywiście pracować. Czynniki sprzyjające występowaniu ADHD. Pierwsza rzecz to jest taka, że jeśli ktoś w rodzinie borykał się z ADHD, najczęściej są to rodzice lub właśnie rodzeństwo, a jeśli ktoś miał stwierdzone lub nawet nie miał stwierdzone, ale miał po prostu to ADHD, to jest duże prawdopodobieństwo, że dzieci lub rodzeństwo też będą je miały. Czyli jeśli powiedzmy jesteś osobą, która ma ADHD i jeśli decydujesz się na dzieci, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że twoje dzieci też będą miały ADHD. Komplikacje w trakcie trwania ciąży. No tutaj tego tematu raczej nie będę rozwijał, ale sądzę, że osoby, które gdzieś tam powiedzmy były w ciąży lub są zainteresowane bardziej tą tematyką, to mogą sobie doczytać, bo komplikacji myślę, że może być multum, a ja nie jestem raczej kompetentny w tej dziedzinie, żeby się bardziej wypowiedzieć. Słabe zdrowie matki w trakcie trwania ciąży lub spożywanie przez nią substancji psychoaktywnych, takich jak na przykład alkohol lub tytoń. Jak tu widzicie, gdy kobieta jest w ciąży i spożywa alkohol lub tytoń, lub pali na przykład tytoń, te szanse na to, że ona będzie chora, mogą wzrosnąć nawet do 2%, znaczy ona, jej dziecko będzie chore, mogą wzrosnąć nawet do 2%. I teraz możecie sobie myśleć, że to jest mało, możecie sobie myśleć, że to jest dużo, ale moim zdaniem, jeśli mówimy tutaj o żywej istocie, która może mieć przez to problemy, to to jest ogromna liczba, tak? Bo możecie tak naprawdę, no 1%, ułamek procenta już może coś zmienić, a co dopiero 2%. Chorobliwość dziecka. No tutaj też przeróżne choroby mogą mieć wpływ na to, czy dana osoba będzie właśnie miała ADHD lub nie. Przedwczesne rodziny lub niska waga dziecka. Szacuje się, że właśnie osoby, które rodziły się i miały wagę niższą niż 1,5 kg, częściej miały ADHD. Niższy od przeciętnego poziomu kształcenia rodziców. Tutaj nie do końca wiem, z czego to wynika, aczkolwiek myślę, że może chodzić o to, że po prostu osoby takie są bardziej, powiedzmy, z jakichś względów znerwicowane, mają większe problemy rodzinne i może to budować właśnie większe napięcie, impulsywność, ruchliwość w takiej rodzinie, więc sądzę, że może o to chodzić. Niskie umiejętności wychowawcze rodziców. Tutaj bardziej, myślę, chodzi o następstwa, ponieważ jeśli dziecko ma ADHD, a rodzice nie do końca potrafią sobie z tym poradzić, nie potrafią do końca tego okiełznać, to takie dziecko później może budować sobie negatywne zachowania, o których zaraz sobie powiemy. I właśnie powikłania i zaburzenia, które mogą występować najczęściej lub występują najczęściej, to przede wszystkim zaburzenia zachowania. I tutaj można sobie wyobrazić taki przypadek, często w mediach na przykład było pokazywane takie sytuacje, gdzie dziecko, powiedzmy, zaczynało krzyczeć gdzieś w galerii handlowej, kładło się na podłodze, wrzeszczało, waliło w ziemię, dopóki nie otrzymało tego, co chciało od rodziców, czyli nie kupiono mu jakiejś tam zabawki czy czegoś, co ono sobie wymarzyło. Myślę, że to jest taki przykład niższych, powiedzmy, gdzieś kompetencji rodzicielskich, ale doskonale wiem, że no nikt się nie rodzi od razu mamą i tatusiem i te kompetencje trzeba nabyć, a nie każdy po prostu jest do końca świadom, jak to właściwie zrobić, dlatego tutaj oczywiście nikogo nie oceniam. Po prostu takie powikłania wynikające z niższych kompetencji mogą wynikać, po prostu mogą mieć miejsce. Niska samoocena. No, takie dziecko na pewno może mieć problemy z samooceną, no bo jeśli ciągle coś nie wychodzi mimo wielkich starań, no to wiadomo, że niska, że ocena będzie podupadać. Przedwczesne kończenie kariery szkolnej. No to też jedno wynika z drugiego, no bo jeśli my ciągle próbujemy od nowa i ciągle nam nie wychodzi, no to w końcu stwierdzamy, że my się do tego nie nadajemy i dajemy sobie spokój, nie? Gorsze relacje z rówieśnikami. No tutaj myślę, że może bywać różnie, ponieważ z reguły jest tak, że taka osoba rzeczywiście gdzieś tam w jakiś sposób odstaje, no bo jest zbyt ruchliwa, zbyt
w stosunku do grupy zbyt ruchliwa, zbyt powiedzmy, nie wiem, impulsywna i tak dalej, ale sądzę też, że może to działać w drugą stronę, tutaj mam na myśli negatywną stronę, ponieważ jeśli taka osoba właśnie działa powiedzmy pod publikę, czyli chce właśnie zaimponować kolegom, koleżankom, to może być przez to trochę bardziej lubiana wręcz, więc to zależy, na pewno nie jest to coś do końca dobrego. Depresja. No już w późniejszych przypadkach, gdzie osoba taka ma coraz większe i większe i coraz więcej tych problemów, może się borykać wręcz z depresją. Zaburzenia lękowe. No, jeśli ciągle na coś nie wychodzi, wszyscy dookoła coś robią lepiej, a czy niezależnie od tego, ile byśmy próbowali, to gdzieś tam jakieś błędy się pojawiają, no to normalne jest to, że później boimy się próbować czegokolwiek i pojawiają się jakieś zaburzenia lękowe. Uzależnienia. No tutaj chyba nie trzeba mówić, że często osoby po prostu z problemami uciekają się do używek. No i tutaj jest kolejna rzecz warta wspomnienia, że wiele osób oprócz tego, że ma ADHD, boryka się właśnie z innymi dodatkowymi problemami, takimi jak tutaj widzicie dysgrafia w 60% przypadków, dysortografia w 26%, dysleksja od 15 do 30% i dyskalkulia od 10 do nawet 60%. Po prostu, jeśli osoba jest chora na ADHD, jeśli walczy z tym problemem, to musicie mieć świadomość tego, że wysokie prawdopodobieństwo istnieje, że ma któreś z tych właśnie dodatkowych przypadłości. I nie wolno na pewno karać dziecka za to, że ma ADHD. Należy wręcz karać za jakieś niewłaściwe zachowania, które są następstwem ADHD, ale za samo ADHD nie, czyli jeśli ktoś powiedzmy ma problem z koncentracją, a na przykład zrobi coś wolniej, to nie powinno się na przykład nauczycielka czy rodzic wyżywać na takim dziecku za to, że ono potrzebuje chwilę dłużej pomyśleć, za to, że dostało zadanie i nie może się na przykład na nim skupić, bo po prostu nie może, bo dookoła jest tyle czynników rozpraszających, że nie daje rady, lub też gdy takie dziecko jest niegrzeczne, bo właśnie próbuje zaimponować kolegom lub koleżankom, no to wtedy wiadomo, trzeba ustawić pewne granice i to wszystko zależy od sytuacji, ale na pewno nie można na przykład karać dziecka za to, że ono nie może usiedzieć, no bo to jest po prostu dla takiego dziecka normalne. I teraz jak można sobie z tym radzić? Pierwszy rodzaj terapii to jest terapia farmakologiczna i tutaj mamy takie sytuacje, gdzie możemy przyjmować leki psychostymulujące, leki przeciwdepresyjne, leki przeciwnadciśnieniowe oraz inne leki. Nie do końca jest to dobry rodzaj terapii z tego względu, że wiele z tych leków ma jakieś tam efekty uboczne, które no, czasami potrafią, myślę, być gorsze nawet niż samo ADHD, dlatego należy się zawsze zastanowić, czy my chcemy w tą stronę iść, ale rozumiem też osoby, które tak jakby decydują się na to, ponieważ wiem, że ADHD w wielu przypadkach potrafi być nie do kiełznania bez przyjęcia jakichś leków. Inny rodzaj terapii to oczywiście terapia pozafarmakologiczna i tutaj mamy taką coś takiego jak psychoedukacja, czyli uczymy dziecko oraz jego otoczenie, czyli grono pedagogiczne, rodziców, może nawet jakichś bliższych znajomych. Na czym polega problem, jak sobie z nim radzić, jak właściwie do tego podchodzić. Jest też oczywiście psychoterapia, gdy już powiedzmy na przykład są głębsze problemy, gdzie na przykład, tak jak wcześniej mówiłem, wchodzi powiedzmy depresja do gry i tak dalej, i tak dalej. Dieta są na pewno i myślę, że to można sobie śmiało znaleźć i zalecam nawet poszukiwanie konkretnych potraw, konkretnych posiłków, które mogą wpływać pozytywnie na budowanie właśnie koncentracji i to są takie rzeczy jak na przykład orzechy, ryby, to co mi teraz przychodzi do głowy, z tego co pamiętam to chyba jagody jeszcze leśne i tak dalej, ale wiadomo, jeśli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam do poczytania ten temat. Biofeedback to jest kolejna rzecz, która jest stosowana i ja tutaj tego nie będę omawiał, bo byłby to materiał na oddzielny film. Natomiast chciałbym dać znać, że coś takiego po prostu istnieje. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam. Moje zdanie na temat wyboru terapii. Ja osobiście nie wiem, czy bym się decydował, gdyby moje dziecko lub ja byłbym chory na coś takiego, na ADHD, czy bym się decydował na farmakologiczne podejście. Uważam, że raczej nie. Aczkolwiek łatwo mi się mówi oczywiście, gdy no, nie borykam z takim problemem. Natomiast to dlaczego ja tak mówię? Otóż
A dziecko takie, które przyjmuje właśnie jakieś leki, może się często tłumaczyć tym, że jeśli na przykład przestanie je brać, to ono jest usprawiedliwione i może się zachowywać w negatywny sposób, bo tylko te leki hamowały to dziecko przed negatywnym zachowaniem. A teraz, gdy już ich nie bierze, no to już oczywiście objawy wróciły do wcześniejszego poziomu i stanu bytu, tak? Dlatego myślę, że tutaj psychoedukacja jest bardzo ważna, kiedy takie dziecko uczy się, jak sobie z tym radzić i uświadamia rodziców, kiedy właśnie jest ta konkretna granica między zachowaniem ADHD a zaburzeniami już zachowania. I myślę, że to jest ważne. Oczywiście można łączyć te dwie terapie i to jest też wskazane jak najbardziej. Niemniej jednak decyzję zostawiam oczywiście osobom, które gdzieś w jakiś sposób mają z tym styczność. I czy z ADHD się wyrasta? Otóż nie. Czynniki mogą na pewno słabnąć, ponieważ nie wyobrażam sobie raczej osoby, która za młodu gdzieś tam chodziła wręcz po ścianach, była taka ruchliwa, a teraz powiedzmy w wieku dorosłym, powiedzmy gdzie ma 40-50 lat, jest dorosłym facetem na przykład, gdzie dalej tak samo podskakuje, gania i lata generalnie po całym pomieszczeniu. Na pewno trochę, tak jak powiedziałem, właśnie słabną. Nie jestem pewien do końca, jak jest z koncentracją. Wydaje mi się, że takiej osobie też może być łatwiej się skupić, ale słyszałem od pewnej osoby, która jest z tym boryka, że mimo już właśnie tego, że jest osobą dorosłą, nadal ma problem z wyborem priorytetów, czyli nie ma tak jakby granicy między tym, co jest istotniejsze. Jeśli jest, musi odpowiedzieć na ważnego maila, a na przykład posortować skarpetki w szufladzie, to obie rzeczy są na jednakowym poziomie, jeśli chodzi o ważność ich zrobienia. Dlatego wydaje mi się, że jedynie tutaj właśnie nadruchliwość i impulsywność mogą trochę spłonąć, a problem z koncentracją nie do końca. No i to będzie wszystko z mojej strony na ten moment. Mam nadzieję, że ten film w jakimś stopniu pomoże osobom, które mają styczność z tego typu problemami. Mam nadzieję, że pojawią się jakieś opinie i komentarze, ewentualnie rady dotyczące tego, jak właśnie można sobie radzić z tymi problemami, bo ja doskonale wiem, że ja to wszystkiego nie zawarłem i z czasem możecie spodziewać się dodatkowych materiałów dotyczących tego problemu na moim kanale. Niemniej jednak fajnie by było, gdybyście też się wypowiadali na ten temat, gdybyście powiedzieli, z czym mieliście jakieś problemy bądź generalnie styczność z tego typu przypadkami. Jak to u Was wyglądało, jak to może wygląda, jak Wy to widzicie, jak widzicie rozwiązania, jak widzicie, jak można pomagać takiej osobie. Generalnie wszystko, co jest z tym związane, co Wam przychodzi na myśl, zachęcam do generalnie rzecz biorąc dyskusji. No i tak jak powiedziałem, zresztą sobie napisałem, dziękuję na ten moment za uwagę i to wszystko z mojej strony. Tak więc do usłyszenia w następnych materiałach, trzymajcie się cieplutko i widzimy się już niebawem.